Dzień dobry. W średniowieczu istniało wiele form i rodzajów instrumentów smyczkowych, jednak jedną z najpopularniejszych była wiella. Ten instrument, który chciałbym dzisiaj zaprezentować, jest inspirowany malowidłem Sano di Pietro z XV wieku. Nie jest to dokładna, idealna rekonstrukcja, ponieważ w oryginale między innymi szyjka jest jeszcze grubsza, nieco inny jest kształt komory kołkowej, oraz piąta struna przeprowadzona jest poza gryfem. Budowa wielli jest zupełnie inna niż budowa skrzypiec. Korpus wyżłobiony jest w jednym kawałku jaworowego drewna z nieco wklęsłymi ściankami, tak jak przedstawia to wiele wizerunków. Płyta rezonansowa również jest inna. Belkowanie płyty rezonansowej jest poprzeczne, a nie podłużne, tak jak w skrzypcach. Gdzie indziej znajdują się otwory rezonansowe, no i instrument nie ma duszy, tak jak skrzypce czy wiolonczela. Inny jest też strój wielli. Ten, który zastosowałem tutaj, jest wersją jednego ze strojów zaproponowanego przez Hieronima z Mora w XIV wieku. Dwie skrajne struny nastrojone są w unisonie. Kolejna o kwintę niżej. Następna oktawę niżej i kwintę wyżej. Taki strój jest znakomicie przystosowany do grania burdonowego, tak aby jednocześnie brzmiały dwie lub trzy struny. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego lub innych produkowanych przeze mnie instrumentów, proszę pisać pod adres instrumenty@o2.pl.